24 września w sobotę wrocławskie MPK rozpoczęło remont wzdłuż ulicy Świetnickiej. To wszystko w ramach Torewolucji. W tej chwili obowiązuje tutaj zmiana organizacji ruchu. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. W ramach tego zadania zostanie tutaj wymienione torowisko, a remont potrwa do listopada. Jesteśmy w kluczowym miejscu na skrzyżowaniu ulicy Świdnickiej, Piłsudskiego, na odcinku aż do Renomy. Tam wymieniamy prawie kilometr toru pojedynczego, wymienimy tam na lepszej jakości nawierzchnię. Wciąż będzie ona kostkowa, zgodnie z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Lepsze będą przejścia dla pieszych, wygodniej będzie się wsiadało do tramwaju. No a przede wszystkim także ci, którzy korzystają ze skrzyżowania Świdnickiej i Piłsudskiego, korzystają ze swoich aut, będą mogli to skrzyżowanie pokonywać łatwiej, przyjemniej. W związku z remontem swoje trasy zmieniło 6 linii tramwajowych: 6, 7, 17, 20, 70 i tramwaj linii 74. Na ten czas został także wyłączony z użytku przystanek Renoma. Autobusy z kolei kursują na remontowanym odcinku bez zmian. Dla kierowców zostało zrobione tymczasowe oznakowanie. W tej chwili w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Świdnickiej w kierunku Placu Legionów nie ma relacji na wprost. Kierowcy mogą korzystać z objazdu jadąc przez ulicę Świdnicką, Plac Kościuszki, ulicę Kościuszki, Plac Muzealny do Placu Legionów. W rejonie Placu Kościuszki sygnalizacja świetlna pracuje w trybie żółtym pulsującym. W obu kierunkach jazdy są zwężenia do jednego pasa ruchu. Remont obejmuje również skrzyżowanie Podwala Świdnicka. Tam z kolei zalecany jest objazd wspomagający przez ulicę Podwale, ulicę Muzealną, ulicę Kościuszki do Placu Kościuszki. Co ważne, w tym momencie mamy zachowaną przejezdność w jedną i w drugą stronę na tej ważnej arterii i myślę, że to kierowcy docenią. Jest jeszcze kwestia znalezienia odpowiedniego miejsca dla rowerzystów, ale pamiętajmy o tym, że bez tego wyrzeczenia, jakim są chwilowe korki, nie będzie potem tego dobrego przejazdu. Remont zajmie około 8 tygodni. Całkowity koszt tego zadania to ponad 5 milionów złotych. Echo 24, Nina Jewtuszynko.